Także mówimy, proszę Państwa, w naszym radiu to GFM Euro Conchita Extra, że Rosjanie wiedzą, no, za co będą ginąć w Armagedonie z wyroku Boga. No, skoro pokazują łupy wojenne, tak z dumą pokazała wczoraj rosyjska telewizja, tutaj mówię w radiu to GFM, no to znaczy, że jak za czasów Nerona, jak za czasów Egiptu, jak w czasie, kiedy rydwany czerwone były zatopione w Morzu Czerwonym z wyroku Boga, w zemście Boga, to oni wiedzieli. Wszyscy źli ludzie w Armagedonie, którzy będą ginąć, będą wiedzieli, za co giną. To jest ta świadomość. Jest jak na patelni, jak na dłoni im podane w ruskiej telewizji. No, będą wiedzieć, za co giną. Z tego wyroku, czyli dokończenie śledztwa.
Jeżeli mielibyśmy się zastanowić nad tym, co dokładnie względem tych skarżących Polskę ma zrobić poza wypłatą za to świadczenie finansowe, to jakie to są jeszcze inne działania? To znaczy, to musimy w tej sprawie oczywiście pamiętać, że zarówno pan Abu Zubaida, jak i Al-Nasiri są pokrzywdzonymi w śledztwie, bo mają status pokrzywdzonego, mają posty pełnomocników, którzy ich reprezentują. I teraz oczywiście bazując na tym wyroku, oni mają większe oręże w ręku, mogą się domagać większej skuteczności. Także z ich punktu widzenia to jest niezwykle ważne, żeby ta sprawa została dokończona, czyli ona ma wymiar nie tylko ogólny, wyjaśnienia ogólnie całej historii, ale także z punktu widzenia doprowadzenia śledztwa do końca, następnie śledztwo powinno zmierzać w kierunku postawienia oskarżenia. Co z punktu widzenia ma znaczenie, no bo będą wtedy w tym procesie uczestniczyć w charakterze pokrzywdzonym, czy w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Jeszcze ich do więzienia wsadzę, jak się okaże, że nie byli torturowani. Kupa. On był zamachowcem, że uczestniczył w zamachu na krążownik i został. W jego sprawie toczy się postępowanie przed Komisją Wojskową w Stanach i groził kara śmierci. I teraz w wyroku pojawia się ciekawy element, a mianowicie, że wykonanie tego wyroku powinno także polegać na domaganiu się przez władze polskie gwarancji dyplomatycznych, że kara śmierci w stosunku do Al-Nasiri nie zostanie wykonana. To może wydawać się na już jest jemu wszystko jedno, jak ma mieć wyrok śmierci. Z tego, że Trybunał stwierdził nie tylko naruszenie artykułu 3 konwencji, czyli tego zakazu portu, w sensie niewyjaśnienia sprawy, czy także zakaz portu, w sensie tego, że polskie władze przyczyniły się do stworzenia tego miejsca, gdzie to było możliwe i nie sprawowało wystarczającej kontroli nad terytorium Polski, ale także stwierdził naruszenie artykułu 2 konwencji, czyli prawa do życia. Na czym to polega? Mianowicie na tym, że jeżeli ktoś był w naszym zadań i znalazł się na naszym terytorium, to my nie możemy tylko kogoś wysłać z naszego terytorium do innego państwa, gdzie może tej osobie grozić kara śmierci. A jeżeli tak zrobiliśmy, to musimy teraz zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec skutkom tego, co Polska stała się współodpowiedzialna za ewentualne wykonanie kary śmierci. Można tak to ująć. Powiedziałbym, porównałbym sytuację do innej typowej, bo ta sprawa oczywiście jest absolutnie nietypowa. Radio Konchita, Radio to FM Euro Konchita Extra. Radio to FM Euro Konchita Extra. Powróciła do swojego państwa macierzystego ze względu na działalność polityczną, tej osobie grozi śmierć, a my mimo tego byśmy taką osobę, nie dalibyśmy statusu uchodźcy i wszczelibyśmy procedurę wydaleniową, to w takiej sytuacji ponieślibyśmy także odpowiedzialność na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tak samo jakbyśmy ktoś jest ścigany przez Chiny, udaje mu się z tych Chin uciec, prawda? Wszczęte jest postępowanie ekstradycyjne i my, nie zważając na wszystko, Chinom tego... Radio to KFM Eurokoncita Ekstra. Więcej muzyki. Odpowiedzialność za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To jest też ten element właśnie prawa do życia, który jest gwarantowany... Radio to KFM Eurokoncita Ekstra. Bardzo poważne podejście do kwestii ochrony życia oraz stosowania kary śmierci, że nawet jeżeli u nas nie stosujemy, to nie znaczy, że możemy wydawać do państwa, gdzie ta kara śmierci jest stosowana. I gdzie może zostać taka kara śmierci? Tak jest. W tym przypadku Al-Nasiri może tak się stać. Pytanie oczywiście podstawowe, które Polska musi sobie postawić w kontekście tego wyroku, to jest pytanie o proces. Co to oznacza, że ten wyrok się ukazał na swój własny kościół? To oznacza, że Polska musi ten wyrok wykonać, czyli musi doprowadzić do końca śledztwo. Śledztwo musi być kompleksowne, wyniki śledztwa muszą być ujawnione.
ujawnione opinii publicznej. Śledztwo ma zidentyfikować osoby, które były odpowiedzialne za torturowanie, ale także osoby, które pomagały w stworzeniu warunków dla kobiet. Także to jest dość istotne, bo w naszej debacie mówi się o tym, że to Polska odpowiada. Śledztwo może się zakończyć także tym, że my zidentyfikujemy funkcjonariuszy amerykańskich i wydamy na przykład za nimi jakieś międzynarodowe listy walczy. To też jest niewyobrażalne. Jeżeli spojrzymy na to, oczywiście słuchaczom się pewnie teraz zapala lampka, gdzie ta Polska będzie ściekała jakichś agentów na CIA, ale ja tu cały czas przypominam, także w tym studiu przypominałem, że w Mediolanie to było możliwe, tak? W Mediolanie sąd, prokuratura, prokurator Spataro doprowadził do oskarżenia i skazania zaocznie 21 agentów CIA, którzy współpracowali i uczestniczyli w takim procederze porywania pozostałych ludzi z terytorium włoskiego. Także oczywiście nasza procedura karna istnieje, ale wyjaśnienie sprawy to jest także wyjaśnienie tego elementu w torturowym. Dobrze, i teraz pytanie najtrudniejsze, jak wygląda w Polsce imigracja morowa? Pytanie oczywiście jest podchwytliwe, ponieważ z tymi wyrokami jest różnie. Natomiast Polska w ostatnim czasie uczyniła duży postęp. Zresztą rząd się chwali powszechnie, że mamy wydostaliśmy się z takiego okręgu państw, które zasady, czyli w większości przypadków nie wykonują wyroku. Tak jak właśnie jak Rosja, Ukraina, Turcja, Włochy. Kilka takich naprawdę przełomowych tematów, czy wyroków zostało wykonanych. Mienie zaburzeńskie, ograniczenie wzrostu czynszów w kamienicach prywatnych. Dużo zostało zrobione w kwestii tymczasowego aresztowania. Natomiast oczywiście są pojedyncze sprawy, które przez polski rząd są niewykonywane. Albo nie wykonywane w sposób wystarczający. To niestety dotyczy tych spraw wrażliwych ideologicznych. I obawiam się, że niestety ten wyrok że z jednej strony wyrok Trybunału w Strasburgu, a z drugiej udawanie, że niby coś robimy, poddawanie się kontroli ze strony Komitetu Ministrów, czyli organu Rady Europy, który to nadzoruje, ale tak naprawdę nie wykonywanie jakichś daleko idących czynności. Tylko musimy, wydaje mi się, w tym miejscu wspomnieć o tym, że jest jeszcze jeden proces, który się będzie toczył w najbliższym czasie, a mianowicie Parlament Europejski zdecydował się na ponowne powołanie komisji śledczej w tym temacie. Także to komisja będzie obradowała i pracowała przez najbliższy rok, także ten temat będzie także wałkowany na innych forach. Dziękuję bardzo. Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ma Państwa moim gościem 14.19. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dla wszystkiego, zrobiliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach na gettingbank.pl. Gettingbank, bank twoich oszczędności. Oko komu mówimy, szczepimy. Pozdrawiam cię, Słowski. To mój ojciec kochanych i zdrowych malutów. Rozmawiałem z wieloma lekarzami, dlatego podjęliśmy z żoną decyzję, by zaszczepić je przeciwko pneumokokom. Pneumokoki są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia, takich jak zapalenie opon mózgowych, płuc i sepsa. Ochrona zapewniają szczepienie. A ty szczepiłeś już swoje dziecko? Szczegóły na szczepimy.pl. Pneumokokom mówimy, szczepimy. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Od lat na stres reagowałam w ten sam sposób. Poskromioną rządzą podjadania. W efekcie straciłam kontrolę nad swoją walką. Byłam bezsilna. Do czasu, kiedy w aptece kupiłam Apetiblok. Składniki suplementu diety Apetiblok zmniejszają apetyt, niwelują poczucie głodu oraz chęć podjadania. Teraz w stresujących sytuacjach ratuje mnie bezcukrowa tabletka do ssania. Apetiblok to moje antidotum na podjadanie. Nareszcie mogę kontrolować swoją wagę. Apetiblok, ty nie podjadasz. Nie ma swoje, że to jest. Możesz obsługiwać. Musisz łączyć, że nie
poziomowe tempo za 0 zł przez internet lub w placówce i korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej. Spiesz się, masz jeszcze tylko 10 dni na skorzystanie z promocji i odebranie nawet 600 zł na ZUS. Szczegóły i regulamin promocji na www.mbank.pl/komfort. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Koncita. Informacje 14.21 Michał Pokręgowski, zapraszam. Polska będzie wspierać Ukrainę, wspomagać ją na arenie międzynarodowej, szukać możliwości pokojowego rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. To deklaracje prezydenta Bronisława Komorowskiego. Mówił o tym po dzisiejszym posiedzeniu RPN-u. Zwolennicy sądu to 30% respondentów, przeciwnicy 32%. Wynika z ostatniego sondażu CBOS-u. Notowania rządu w lutym są najniższe od czasu objęcia przez zarokować funkcji premiera. Kary 4,5 roku oraz 2,5 roku więzienia zażądał prokurator dla dwojga byłych urzędników z Kamienia Pomorskiego, oskarżonych o niewypełnienie obowiązków w procesie w sprawie pożaru budynku socjalnego w tym mieście, w którym zginęły 23 osoby. Według ekspertów budynek socjalny, nie spełniający norm prawa budowlanego, stał się dla jego mieszkańców prawdziwą pułapką. Radio to FM Euro Koncita Ekstra. Onkologii i hematologii dziecięcej zostanie przeniesiona do nowego budynku, budowa nowoczesnego szpitala onkologicznego, który powstał przy ulicy Borowskiej. Jak najmniejsze miejscowości, oświetlicza policjalna na 3 km od kończyły pomysły Narodowego Starego Teatru na uczczenie 150-lecia istnienia Teatru Publicznego w Polsce. Jan Brama, dyrektor placówki, chce ruszyć w klasę po małych miasteczkach. Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra. Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra. Zaczyna się dobierać w parę, zaczyna się rozmnażać, przystawa szkoły do teatru. Zdami życia, bardzo trudno jest już daruje intensywną konsumpcję kultury z tym, że jest trudniej. Chcemy zaprosić z jednej strony tych widzów, którzy już byli, a z drugiej strony takich, którzy nam będą razem z teatrem rosnąć. O planach repertuarowych Starego Teatru związanych nie tylko z 250-leciem istnienia Teatru Publicznego w Polsce, jak ale pan opowie Łukaszowi Wołodziszykowi po 14.40 w programie Krakowskie Przedmieście. Zapraszam. Radio to FM Euro Koncita Ekstra. Krążek zatytułowany będzie Postcard from Paradise. I zagrać będzie 12 premierowych utworów, jeden napisany wraz z obecnym zespołem jak z Beatlesa, On Strong Band. Materiał powstał w Rolling Studio Ringo Starr w Los Angeles. A że jest ono, jak zapowiada muzyk, zawsze otwarte dla rodziny i znajomych, na płycie pojawia się wielu zaprzyjaźnionych z Ringo Starrem artystów, m.in. Joe Walsh, Dave Stewart, Emily Simpson oraz Richard Marx. Premiera płyty odbędzie się 31 marca. From Paradise będzie 18. studyjnym albumem dyskografii 75-letniego Ringo Starra. Na koniec Łódź, gdzie Muzeum Kinematografii oraz Centrum Dialogu im. Marka Adlemana zapraszają na spacer po zrównanych plenerach Ziemi Obiecanej. Podczas wędrówki, która odbędzie się w najbliższą sobotę, będziemy mogli zobaczyć pałace, kamienice oraz ulice, które 40 lat temu posłużyły jako plenery nominowanego do Oscara filmu Andrzeja Wajdy. Spacer zakończy projekcja zrekonstruowanej cyfrowo wersji obrazu. Ziemia Obiecana nie tylko zdobyła oscarową nominację, film wygrał też międzynarodowy festiwal filmowy Valladolid oraz zdobył... Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra. ...najlepszego aktora Wojciecha Przoniaka. Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra. ...Jerzy Kosarewicza. Kolejne informacje kulturalne o 16.20. Zapraszam. Pogoda. Przybywa chmur w południowych regionach. Pozostały cały czas dość pogodnie. Miejscami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na termometrach od 3 stopni w Krakowie, przez 4 w Katowicach, 5 w Warszawie, 6 w Wrocławiu i Poznaniu do 7 w Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Będziemy, proszę Państwa, mówili o roboczej wizycie Władimira Putina na Węgrzech w Budapeszcie.
rzecz jest o tyle ciekawa, że choć jest to rewizyta i odpowiedź na taką wizytę Orbana w Moskwie w styczniu 2014 roku, to w styczniu 2014 roku byśmy jednak w zupełnie innej rzeczywistości geopolitycznej, a teraz właściwie Władimir Putin izolowany na arenie międzynarodowej mniej lub bardziej, z tego oczywiście możemy dyskutować, nagle jest przyjmowany przez jedno z państw Unii Europejskiej, które to Unia Europejska odnosi się do podobne sankcje w odpowiedzi na kryzys ukraiński. A tymczasem można powiedzieć, że Węgry przyjmują Putina z otwartymi ramionami. Po co to było? O uda! Czy rząd Orbana próbuje prowadzić politykę wobec Rosji tak, jakby nic się nie stało? To znaczy Orban, który kiedyś dokonał wolty, on kiedyś był politykiem bardzo antykomunistycznym i sceptycznym wobec współpracy z Rosją. Jak wygrał wybory w 2010 roku, zmienił swoją strategię wobec Rosji i postawił na Rosję w takim ułożeniu, że reguł najważniejsze kwestie dla węgierskiej energetyki. Dodatkowo w ostatnich 4 latach sytuacja gospodarcza Węgrzech nie była najlepsza i takim głównym argumentem przed zeszłorocznymi wyborami, w których Orban ponownie wygrał, były obniżki cen energii, które były możliwe między innymi dzięki zbliżeniu energetycznym z Rosją. I Orban współpraca z Rosją jest niezbędna dla utrzymania tych niskich cen i zapewnienia rodzinom węgierskim niskich cen energii. Natomiast ta polityka zaczęła przynosić wraz z narastaniem kryzysu na Ukrainie i konfliktu ukraińsko-rosyjskiego coraz większe napięcia i Orbanowi w tej chwili jest coraz trudniej z jednej strony czerpać korzyści ze współpracy z Rosją, a z drugiej strony wciąż korzystać z członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO. Ale jakby się zastanowić nad tym, jak to widzą węgierskie media, no to można by powiedzieć, że to jest właściwie jakaś kompletna porażka, to co wydarzyło się w Budapeszcie. Wtorkowa wizyta prezydenta Władimira Putina w Budapeszcie jest potrzebna przede wszystkim Rosjanom i Węgrom, dla których wschodnie otwarcie okazało się porażką. I to jest, to akurat portal Index napisał, natomiast gdyby się zastanowić nad innymi opiniami, to one są równie ostre. Suma summarum rosyjskiej orientacji, która prowadzi do całkowitej izolacji Węgier społeczności euroatlantyckiej, nie uzasadniają racjonalnej zmiany natury gospodarczej. To jeden z tych węgierskich. Czyli właśnie można powiedzieć, że bardziej na tym Węgry tracą niż zyskują. Tak, zdecydowanie ta wizyta była dla prezydenta Rosji korzystniejsza, bo umożliwiła mu wystąpienie na forum Orban Putin w ostatnich 8 miesiącach, ani razu nie odbył wizyty dwustronnej w Unii Europejskiej. Ostatnia była przed 8 miesiącami w Austrii. Dlatego była to okazja też dla Rosji, żeby pokazać, że jednak ta izolacja czy kwarantanna nie jest taka pełna, natomiast korzyści Radio Tego FM Eurokoncita Ekstra. Putina są niewielkie, bo Radio Tego FM Eurokoncita Ekstra. Radio Tego FM Eurokoncita Ekstra. Kontraktu na dostawę gazu. Jedynie doszło do... Także proszę Państwa, ja nietoperzyca Hof będę szykowała się już do kolejnego zresztą kąpieliska, że tak powiem, hinduskiego, gdzie gdy woda będzie lała się szerokimi strumieniami przy otwartych drzwiach w sumie, to więc gdyby mi się coś miało stać złego, czy dziać
się by coś miało zacząć dziać złego, krzyknę i wszyscy przybiegną na ratunek, proszę Państwa. Także radio to KFM Eurokoncita Extra. Radio to KFM Eurokoncita Extra. Latające radio to KFM Eurokoncita Extra. Radio to KFM Eurokoncita Extra. Dzisiaj był odczytany list, który macie Państwo też na slajdach, zdjęcia naszej telewizji El of Art 2000 Wiesiolandia. Radio to KFM Eurokoncita Extra. Z rosyjską firmą Rosatom i za rosyjskie pieniądze. I tu, że rzeczywiście to jest uspokojenie pewnych obaw węgierskich związanych z tym, że w obecnej sytuacji rosyjskiej ta inwestycja mogłaby zakończyć się w fiaskiem, jak zakończył się fastyn. Ja się trochę zastanawiam, po co... Radio to KFM Eurokoncita Extra. Powiązanie się energetyczne. Także proszę Państwa, już będę przyjmowała hinduski prysznic. Radio to KFM Eurokoncita Extra. Taki ten list, proszę Państwa, jest w sumie bezstronny, bo tak, nie jest on ani za Żydami, ani za katolikami, proszę Państwa. No takie coś ciekawe, no, oryginalne, coś takiego, wiecie Państwo, ciekawego w każdym bądź razie. Coś takiego ciekawego, wiecie Państwo. Dla każdego coś ciekawego. Radio to KFM Eurokoncita Extra. Radio to KFM Eurokoncita Extra. Radio to KFM Eurokoncita Extra. Zapraszam Państwa serdecznie. Radio to KFM Eurokoncita Extra. Macie wszystko Państwo na slajdach, na zdjęciach bardzo dokładnych naszej telewizji El Hof Art 2000, jak również Wiesiolandia, ale możecie Państwo teraz bardziej może posłuchać. Tyle pieśni mamy, piękne pieśni. Pieśni Królestwa. Słuchaj pieśni Królestwa. Z których, jak spekulują również media węgierskie, pieśni Królestwa. Słuchaj pieśni Królestwa. W otoczeniu aniołów, cherubinów i serafinów, a nie jakichś tam oszustów, którzy chcą stworzyć namiastkę Królestwa Bożego, że to lepsze niż to, co wy głosicie, powiedzą do tych kościołów, gdzie mordowaliście się w średniowieczu, że nawet już i Arabowie się nie mogą przebić przez gąszcz tych mordów, stosów, śmierci, gdy ludzie byli paleni, Biblia była palona. Także już ci Arabowie to szans nie mają, no bo czas jest krótki, czas nagli, to co można, jak oni w średniowieczu całe 2000 lat. Przesadziłam, no ale setki lat to mordowali, katowali. W ciemnocie wystarcza, że ten kościół katolicki żył, był. Także widzicie Państwo, z tego listu podpadł ten papież. No i całe to żydostwo podpadło, wszystko podpadło. Ale to dziwne, bo ogiem tego systemu rzeczy jest diabeł. I to Jezus powiedział do faryzeuszy. Wy jesteście dziećmi diabła i chcecie spełniać wolę ojca swojego, który był kłamcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I więc dopełnijcie miary, czyli zabijcie. Jest
Chrystus powiedział do Judasza: rób, co masz czynić, idź, rób, co masz czynić. Tak mówi nietoperzyca Hof. Zapraszamy Państwa serdecznie do naszego radia Tok FM Euro Koncita Extra. Dzisiaj bardzo dużo o Chazarach mówimy, stąd te zdjęcia, proszę Państwa, bardzo ciekawe. No tutaj Janek Witek to mówi, że ci Chazarowie to nie są, proszę Państwa, prawdziwymi Żydami. No ale, ale. Pod warszawskich markach. Jak się dzieje? Ale jak to się dzieje? Jeśli wiesz, że z się na uciążliwe telefony, to zdarza się, że pierwsze zaczynają się jeszcze przed 8 rano, a ostatnie dzwonią na 21. Ja w tej sprawie dowiedziałam się od rodziców, którzy mają sporo zastrzeżeń dotyczących stosunków szkoła-kościół. Sprawa ciągnie się od lat, bo takie są przepisy. Ja wiem, że w tym przypadku prawo działa wstecz. No nie, o przedsiębiorzeniu, że coś jest nie tak. Nasza sprawa dla reportera radia Tok FM. Napisz reporterze@tok.fm. Cześć Basiu, co się dzieje? Dla nas takie się tracą. Muszę sobie zrobić herbatkę na uspokojenie. Herbatkę to możesz sobie zrobić na pragnienie, a na uspokojenie zapasz leczniczy zioła z zielnika aptecznego. Zioła z zielnika aptecznego są badane na zawartość substancji leczniczych i produkowane w standardzie leków. Zielnik apteczny to gwarancja jakości i leczniczego działania, dostępny tylko w aptekach. Dlatego na uspokojenie, niestrawność, zaparcie, dumę do lekkości wybieraj zioła z zielnika aptecznego. Więcej na zielnikapteczny.pl. Poleca herbatę lub nie. Zapraszamy na kursy Uniwersytetu Otwartego SGGW. Dla każdego w wieku od 15 do 115 lat. Bez dyplomu, bez egzaminów wstępnych. Ucz się od ludzi z pasją. Wybierz kurs na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Różnorodna tematyka. Każdy znajdzie coś dla siebie. Już od 200 zł za kurs. Poszerzaj swoją wiedzę. Rozwijaj zainteresowania. Ucz się i poznawaj świat. SGGW. Uniwersytet Otwarty SGGW. Wszystkie szczegóły na www.osggw.pl. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Wygraj kumulację Lotto. Graj w Lotto. Cześć Państwu. Minister spraw zagranicznych Tim Hammond powiedział, że jeśli Rosja
wmawianie ukraińskich wojsk w walce do Poltawy się obnaża prawdziwe intencje prezydenta Rosji Władimira Putina. Obecnie siły rządowe wycofują się stamtąd pod ostrzałem rosyjskich separatystów. Przed sądem Zielonej Górze rozpoczął się proces członków grupy przestępczej oskarżonych m.in. o kradzież ponad 150 samochodów z Polski i Niemiec. Do odbycia tego doprowadził polsko-niemiecki zespół śledczy. Informacje gospodarcze, które zaczynamy od danych, które przed chwilą opublikował GUS. W styczniu produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się o 1,7%, czyli nieco mniej niż sądzili ekonomiści. Efekt rozczarowania są wyniki sprzedaży detalicznej, ta zwiększyła się zaledwie o 1,5%. Taki wynik sprzedaży w styczniu po na pierwszym roku faktycznie niemiła niespodzianka. Statystyka wygląda jednak lepiej, jeśli uwzględnimy w niej spadające ceny. Tak liczona sprzedaż wzrosła o blisko 3,5%, co jest najlepszym styczniowym wynikiem w ostatnich latach, a wzrost sprzedaży był zauważalny w większości kategorii, szczególnie w marketach czy sklepach oferujących odzież i obuwie. Podobnie nie najgorzej wypada styczniowa produkcja w przemyśle, jeśli uwzględnimy realną liczbę przekazywanych dni. Produkcja zwiększyła się z 22 na 34 do odrębiane działy. Nadal dobrze da sobie firmy produkujące na eksport. Aleksandra Dziadykiewicz, dziś lub jutro Grecja zamierza wystąpić o przedłużenie umowy kredytowej ze strefą euro, podaje Reuters, powołując się na anonimowe źródło w Brukseli. Premier kraju Alexis Tsipras chce przedłużenie finansowania na Grecji przez pół roku bez obostrzeń narzuconych przez Tunezję. Kraj odzyskał swobodę w podejmowaniu decyzji w polityce gospodarczej. Według źródeł warunki wsparcia na nowych zasadach ciągle są ustalane. Obecny program pomocy finansowej dla Grecji kończy się 28 lutego. Bruksela zapewnia, że jeśli Grecja odrzuci ścieżkę reform, nie pożyczy już rządowi w Atenach nawet eurocenta. Węgry nie poprą Unii Energetycznej, mówi premier kraju Viktor Orbán, cytowany przez agencję Bloomberg. Szef węgierskiego rządu zapowiadał odrzucenie pomysłu wspólnego kupowania gazu przez państwa Unii Europejskiej dzień po tym, jak porozumiał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego gazu na Węgry. Szczegóły Unii Energetycznej mają być opublikowane w Brukseli w przyszłym tygodniu. Przynależność do niej ma być dobrowolna. Oficjalnie mówi się, że jednym z uprawnień Komisji Europejskiej byłby kontrakty między państwem wspólnoty a dostawcą surowca spoza Europy jeszcze przed podpisaniem wszelkich dokumentów. Teraz ceny walut za euro płacimy 4,19 zł za dolara, 3,67 zł za franka szwajcarskiego, 3,91 zł za warszawskie 9,20 traci 0,11%. Przybywa chmur w południowych regionach, pozostałych cały czas dość pogodnie, miejscami słabe opady deszczu, ze śniegiem lub śniegu. Na termometrach od 3 stopni w Krakowie, przez 4 w Katowicach, 5 w Warszawie, 6 we Wrocławiu i Poznaniu, do 7 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. W Krakowie w ubiegłym tygodniu rozpoczęły się obchody 250-lecia teatru publicznego w naszym pięknym kraju, czyli w Polsce. Jubileusz zainaugurowano w Narodowym Starym Teatrze. Jestem w szacownym gabinecie. Mówiono, że ocieka złotem, ale tak nie jest. W gabinecie dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Jan Klata, dzień dobry. Dzień dobry, ja z Łukiem Stapałem. Proszę o produkcję. Proszę, takie mimo za chwilę znowu będą tu czas najwyższy, żeby tę maskę zdjąć. Proszę Państwa, jak my, jak czytamy Słowo Boże, Biblię, to mówimy Państwu o faryzejstwie. Tutaj można by było przeczytać 23 rozdział Ewangelii Mateusza, który jest dość długi, ale mniej więcej Państwo chyba nie jesteście jacyś tacy głupi, bo tam jest puenta, że faryzeusz na zewnątrz stwarza wrażenie pobożnego człowieka, bogobojnego, a wewnątrz jest po prostu, tu trzeba już dosłownie powiedzieć, pełen łupiestwa i trupich kości. Także proszę Państwa, w tej wymowie takiej
korzystamy tutaj z wszelkich form artystycznych, gdy czasem mówimy coś ujmując dosłownie, czasem coś w przenośni, to Państwo powinniście się szybciutko orientować, prawda? No, że wypada tu powiedzieć, że są to groby powielane, a w grobach powielanych co jest w środku? Pełno trupich kości, smrodu. No to więc trzeba sobie to wyobrazić, że faryzeusze w sumie tacy są. System, proszę Państwa, religijny jest w pewnym sensie teatralny, czyli jest to system na pokaz. No, no to więc Państwo sobie już to szybciutko połączyli i dowiedzieli się, że pełno jest obłudy, czy to religijnej, czy to politycznej, ale trzeba umieć odróżnić, proszę Państwa, religię od polityki. No i tutaj ten Jaśko, mówią w radiu Tok FM, wpadł, bo zaczął mówić o Babilonie. No ale Babilon to co to jest? Siedlisko demonizmu, także jeżeli on wróży z kart, no to dla niego to jest akurat. Magia, czary, siedlisko demonizmu. Także wiecie Państwo, w tych systemach polityczno-religijnych, religijno-politycznych, bo to się tak wymieniało, kiedy królowie szli na wróżby. Tak jak kiedyś i król Saul do wiedźmy poszedł, że ona go szybciutko rozszyfrowała, a że to ty jesteś król Saul. Jakże śmiałeś tutaj do mnie przychodzić, wiedząc, że wam tego nie wolno. No bo u Żydów to był, wiecie Państwo, żydowski król. No, czyli w Izraelu był żydowski król, nie wolno wam. I ona, ta, która chciała zarobić dużo pieniędzy, to ona i takim. No, raczej Izrael podpowiadała, raczej Izraelita tam nie był u niej, nie przyszedł. Tak jak kiedyś u Izraelitów nie było osoby, która byłaby ateistą, bo to nie było znane. Także Izraelita też do niej nie przyszedł, bo u Izraelitów nie było takiego, który by wróżył z kart. Tak jak Janek Witek czasem mówi, że on jest Żydem. To nieprawda, bo u Izraelitów nikt nie wróżył z kart. To było zabronione i to potem taki zwyczaj, obyczaj weszło, że nie. Potem mówił Janek o 6 stycznia, bo to przecież schizofrenia chodząca, że jest Amerykaninem. Podczas gdy sposób jego gadania, gdy jest narzucający się, to gdzie kto będzie Amerykaninem z takim chamstwem? Jak przyszła tu Bernadetta, to musiała się cały czas na niego patrzeć. No bo to jest jak pies ten Janek, jak pies. Jak pies. Proszę Państwa, ten Janek Witek jest jak pies. Że jak on mówi do ciebie, to i on się na ciebie patrzy i ty musisz się patrzeć, a honorowo wtedy jeszcze i wyłącza ten komputer. Wyłącza komputer. Wydaje mi się bardzo sensowne propozycje repertuaru od początku tego sezonu. Jesteśmy zapraszani na poważne festiwale. No tak, to on jest wściekły na Bernadetę, na kogokolwiek, kto przychodzi i zagłusza mu spokój, no bo przecież jak stary kawaler, da? Jedynak musi mieć te zabawki swoje. No to to, co mu pozostało, ale to się już kończy. Już wczoraj mówię, czy ty z tą swoją gołą dupą wychodzisz na zewnątrz? Widzicie Państwo, 21 tysięcy zaległości. On poszedł teraz do biura sprawdzić, ile jest to odsetek, ile jeszcze dodatkowo trzeba do tych 21 tysięcy zapłacić. No to przecież wiadomo, że Mareczek nie będzie miał tyle tych pieniędzy.
a to musiałby wielką łaskę jemu robić, żeby chodzić po sąsiadach, którzy by mu no, mogli pożyczyć jakieś tam 5-10 tysięcy, nie wiem, jak będzie 15, to no to no, ten mój kucharz powiedział, że czarno widzi te sprawy, także Janek może się znaleźć na ulicy z tym swoim komputerem, będzie wtedy o kosmitach. Widzicie Państwo, jak to człowiek schizofrenik nie umie się skoncentrować na tu i teraz, to trzeba iść do zwierząt i do doktor Sumińskiej. Wszystko to, co on mówi, to jest najważniejsze. To ja miałam takiego starego dziada, bo to ten nasz dziadek, proszę Państwa, starej daty, siedział przy stole, na krześle się kiwał i narzucał, że on jest polityk najmądrzejszy, Antoni, święty Antoni. No to dawno umarł ten Antoni. A teraz tu w katolickiej Polsce ani dziadka, ani babci nie ma, bo to ludzie tu krótko żyją. W Ameryce mają po 105, po 120 lat i jeszcze studiują, sobie dogadzają, dobre jedzonko jedzą ludzie. W Ameryce sobie dogadzają, no ci, którzy jeszcze mają ten mózg, bo strażnicy od świadków Jehowy wynika ze strażnicy i przebudźcie się, że mózg pływa w galarecie, że mózg zapamiętuje nawet w wieku, proszę Państwa, i 100 lat, że się niby człowiek starzeje, ale że mózg jest świetny nawet i potem. Radio to KFM Euro, Koncita Extra. Czyli, że wtedy, kiedy jeszcze ta babcia żyła, bo teraz nie ma ani babcia, ani dziadka tu w Polsce, u tych gadów, proszę Państwa, gdy spada się z dziada na gada, u tych gadów mazowieckich, gdy babcia jeszcze żyła, to na dwoje wróżyła, a teraz już jak tej babci nie ma, no to gdzie ona będzie ci tutaj na dwoje wróżyła? No, ale to jeszcze pozostało, że na dwoje wróżyło, na dwie części. Czyli możesz jeździć z Biblioteki Uniwersyteckiej do Biblioteki Narodowej. Z Biblioteki Uniwersyteckiej na Dobrej 56, od tych młodych polskich przecież dziaduli z każdej wsi, bo to Uniwersytet Warszawski, to przecież z każdej wsi mogą, nawet i Murzyna widziałam wczoraj. I od dziaduli z Dobrej 56, katolickich dziaduli z Dobrej 56 z Biblioteki Uniwersyteckiej możesz jeździć do Biblioteki Narodowej na Niepodległości 213 do dwóch żebraków, dwie takie beczki. Krzysio Bambalo, no i takiego poderwał starego dziada barana, takiego kręconego, dwa razy starszy od niego, jak nie trzy. Trzy razy, bo on ma 25 lat już. Teraz ten Krzysiek, on ma około 70. No także, proszę Państwa, kupa śmiechu. Także tutaj są te młode dziadule, takie na Dobrej, a tam żebracy na Niepodległości 213. I to się wszystko tak wymienia. Zmienia. Można ich zabrać, a z drugiej strony bajkowość braci Grimm to ich nie przekonuje. Ja akurat jestem ojcem 3,14-14-12 lat, więc mogę coś na ten temat powiedzieć, że jedną nogą są w dzieciństwie, drugą w dorosłości już takiej wstępnej dosyć i oczywiście już zaczynają bardzo sceptycznie. Radio to KFM Euro, Koncita Extra, nie słuchaj tylko nas, słuchaj nas. Jednocześnie mają coś jeszcze w sobie bardzo takiego naiwnego. Coś takiego będziemy mieli już w tym sezonie, bo Wojtek Klem będzie realizował spektakl według tekstu Martina Hermansa. Radio to KFM Euro, Koncita Extra. I to jest to specjalnie Euro, Koncita Extra. Gimnazjanistów. Radio to KFM Euro, Koncita Extra. Ale to dziecko tej rodziny będzie miało... Radio to KFM Euro, Koncita Extra. Piramida wiekowa. Wydaje się... Radio to KFM Euro, Koncita Extra. Najstarszych dzieci, już młodzieży, do tych najmłodszych dorosłych, to będzie mieli taki spektakl. I rzeczywiście on jest bardzo zręcznie napisany i wydaje się, że ściągniemy widzów takich, którzy jeszcze się nie łapią na coś dorosłego, a już z całą pewnością wzruszają z pogardą na propozycję dziecięcą. Natomiast to, co będziemy realizowali w ramach 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce, będzie dla dzieci młodszych. Zobaczymy, no postaramy się to zrobić no naprawdę wysokim poziomie. A teraz jeszcze powiedzmy o najbliższych wydarzeniach premierowych w teatrze. Co takiego dobrego jeszcze się gotować? Ostatnia premiera pana, że tak powiem, reżyserską wywodzą, to był Król i co dalej? Był Król i
a następnego dnia była Nieboska Komedia, Wszystko powiem Bogu, Moniki Strzepki, Pawła Dębskiego. Następnymi propozycjamy z kolei wybiegamy z przyszłości, ale przyszłości nieodległą. To jest Witkacy, czyli grupa Lwa Hazel, reżyserii Pawła Świątka. I tu pozują w kilku miejscach, w salach tego rynku próby cały czas, mocno pojednoczy się, są bardzo intensywne próby choreograficzne. I to będzie bardzo nowoczesne podejście do Witkacego. Paweł Świątek wsławiony tutaj realizacją Pawia Królowej, który objechał już wszystkie miejscowości chyba w Polsce i zdobył mnóstwo nagród. Fantastyczny spektakl czwórki aktorów. Więc chcieliśmy zaproponować coś więcej Pawłowi. W końcu się udało. To jest duża scena. Jestem z tego już jakoś bardzo, bardzo dumny, bo wydaje się, że Paweł ma fantastyczną wizjonerskość w sobie, bo to się bardzo często zdarza, bo to się łączy z kapitalnym prowadzeniem aktorów. Więc to jest jedna rzecz. A z kolei na scenie kameralnej bardzo intensywne próby rozpoczął Wiktor Lubin i Jolanta Jańczyk napisała tekst dotyczący sprawy gorgonowej. Jesteśmy w sezonie Jarockiego, jak to się ma do Jarockiego, no Witkacy wiadomo, a z kolei spektakl Wiktora Lubina Jagyczak będzie opowiadał nam o czymś bardzo istotnym dla Jarockiego, znaczy o dwudziestoleciu. Zawsze wracał do tej literatury, natomiast oczywiście wizja będzie wizją bardzo, powiedziałbym, niepocztówkową tego, co się w dwudziestoleciu między wojnami działo. Wydaje się to bardzo ciekawy miesiąc, gdzie można zrobić, gdzie można 20 lutego. Witkacy, Pawła Świątka, a 27 to jest Narodowy Dzień Teatru marca, to jest premiera. A przyzwyczaił się pan już do Krakowa? Dostaje pan coraz więcej zaproszeń na salony, na których się bywa. Jak mówił pewien klasyk, zapomnieć ludzi, a dodać u osób krawat mieć liczy niż liczy nie zapięty. No mi tutaj chyba krótko był, nie? Także proszę państwa, nie ma już krawatów. Krawaty zostawione są w galerii XX1 na Jana Pawła 30. W tym właśnie salonie 42-kilometrowym, czyli zaryzykować swoje zdrowie. Są harmonii zostawki, także w radiu i telewizji nie chodzą pod krawatem. Mieliśmy salon ogólnopolski w zeszłym tygodniu, przy okazji 250-lecia. Także tak, to ja jakoś nie jestem jakoś szczególnie, muszę powiedzieć, kuszony przez krakowskie salony. Też nie jest dla mnie jakimś pułapem życiowych aspiracji, żeby tam być zapraszany. Jan Kratan, szef Narodowego. Nie chcą do Krakowa państwo zobaczyć. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, my jesteśmy krakowskie przedmieście. Słyszymy się za tydzień po 14:40. Teraz czas na informację. Nie chcą do Krakowa. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji TOK FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Dzień w pełni, praca w resie, szybciutko odpowiadam na maile, kilka ważnych telefonów, a ci, którzy wybierają się do Eurobanku po kredyt gotówkowy, mogą jeszcze spokojnie wypić kawę. Bo i tak zdążą, bo mają gwarancję, dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Na regulaminach ci dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i placówka Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Kupuj taniej, wybierając dwie sztuki. Pieniądze i grosz, reklama żydowska. Złotych. Żabka. Blisko, szybko, wygodnie. Radio to KFM. Każdy sklep może swobodnie obniżać. Żydowskie tu pokazuje. Tylko teraz przy zakupie za minimum 35 zł wybrane maskary Maybelline 9,99. Wybierająca pasta do zębów biała perła 50 ml 7,99 oraz wybrane żel pod prysznic Niva 500 ml 6,49. Szczegóły promocji w drogeriach Superfarm. Zapraszamy. Mają problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu u dziecka. Zapytaliśmy o to lekarza medycyny Piotra Kolskiego. Rodzice mają prawo mieć wątpliwości. Zamiast zgadywać, lepiej podać Herbapekt Junior. Wyrób medyczny Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. Dzisiaj są imieniny Alberta, którego nic i nikt nie może zadziwić. Albert już wszystko widział i słyszał. Dlatego Biedronka z okazji imieniny Alberta ma trudny orzech do zgryzienia. Niech to
oferta Cię zaskocza. Pieluchy Dada. Różne rodzaje. Megapaka. 49,99. Karmy dla zwierząt. Tańsze aż o 25%. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa 18 lutego, minęła 15. Radio TOK FM, Eurokończyka Ekstra. Elżbieta Mazur i Michał Poklękowski. Najnowsze dzisiaj, proszę Państwa. Mapa wschodniej granicy Ukrainy, a na niej 500-kilometrowa wyrwa, nad którą Kijów nie ma kontroli. Jutro w Warszawie wizyta węgierskiego premiera. Pierwsza zagraniczna podróż po jego spotkaniu z Władimirem Putinem. Nowy system do liczenia głosów w czasie wyborów już jest... Także Putin jest wariatem. ...decyzji, czy będzie używany w czasie głosowania na prezydenta. Rządowe oddziały pod nieprzerwanym ostrzałem wycofały się z oblegonego od wielu dni miasta Debaltseve na Ukrainie. To złamanie porozumienia o rozejmie ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji. Wieczorem o tych wydarzeniach i ich konsekwencjach będą rozmawiać uczestnicy mińskiego szczytu. Przy telefonach zasiądą przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. Były szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski nie ma wątpliwości, że klucz do pokoju na Ukrainie mają Rosjanie. Wszyscy wiemy, od czego zależy respektowanie rozejmu, od decyzji, które zapadają w Moskwie. Wszyscy wiemy, kto i to tam leży klucz do tej sytuacji i to decyzją prezydenta Putina rozejm będzie respektowany lub nie. Niedługo tego Putina zwalą. To jest mapę, na której widać skalę terytorium Ukrainy. On ma takie drogie kryjówki, że on po prostu musi być, proszę Państwa, tym prezydentem, bo jak przestanie, to go aresztują. To on musi się, wiecie Państwo, zbroić, podlizywać, no i robić źle, jak to Rosja źle robiła. Rosja się nie cywilizowała. U nas, proszę Państwa, kiedyś w Białymstoku, w Centrum Kultury Prawosławnej, poezję, taki Rosjanin z Moskwy przyjechał, przywiózł, to czytał taki wiersz: Ruska ja ziemlia, dziwna ja ziemlia. No to tam jest biskup Jakub, cała cerkiew, całe Podlasie prawosławne, no to wszyscy patrzą, co to za bladzi. Ruska ja ziemia, dziwna ja ziemia. I cały czas. Nawet, proszę Państwa, taka orkiestra wystąpiła, no przecież nie z Kalifornii. Z Kalifornii to w Teatrze Węgierki wystąpiła. Orkiestra, to ja mówię do tej Irenki, która jest dyrektorką, ja mówię, no to kto to zaprosił? Ale one nawet tam szpagat robiły. Ja mówię, no gdzie Centrum Kultury Prawosławnej, tu się ludzie modlą. No ale już, te ruskie dziewczyny, ruska ja ziemia, dziwna ja ziemia, one nawet tam już się też nie modlą, jak i tu katolicy się nie modlą, to więc najwyższy czas na zniszczenie relacji. Polska uzależniona od rosyjskiego gazu, a umowa, która obecnie obowiązuje między Budapesztem a Moskwą, jest dlatego pierwszego wyjątkowo niekorzystna. Irak wzywa ONZ do zbadania sprawy handlu organami przez dżihadystów państwa islamskiego. To reakcja na doniesienia irakijskiego polityka Mohameda al-Hakima o znalezieniu dziesiątek ciał chirurgicznymi nacięciami w okolicach brzucha. Ciała sprawdzono i okazało się, że brakuje w nich narządów. W specjalnym raporcie dla ONZ al-Kahim oskarża dżihadystów o dokonanie zbrodni ludobójstwa. Zaprasza też... Do czego doprowadza chciwość i pazerność? No do ludobójstwa. Pojawiły się informacje, że handlując organami państwo islamskie miałoby zdobywać pieniądze na finansowanie swoich bojowników. Radio TOK FM Euro Conchita Ekstra. Tylko u nas. Ruska ja ziemia, dziwna ja ziemia. Ale gdyby się tak dalej rozejrzeć, to wszystko jest dziwne. Ruska ja ziemia, dziwna ja ziemia. Ruska ja ziemia, dziwna ja ziemia. Że wszystko jest dziwne. Ruska ja ziemia, dziwna ja ziemia. Ruska ja ziemia, dziwna ja ziemia. Byliśmy przygotowani na te wszystkie trudności w rozmowach. Jedyne, czego się nie spodziewaliśmy, to ta fala poparcia i nadziei w kraju, która nam bardzo pomaga.
Jak wariatowi uprzytomnić? No, mózg. Jak Putinowi wariatowi uprzytomnić? Słuchasz informacji TOK FM. Co ponad miesiąc będzie jasne, czy w czasie wyborów prezydenckich Państwowa Komisja Wyborcza będzie korzystała z nowego systemu informatycznego. System do obsługi wyborów jest już gotowy w 80%. Test generalny przejdzie po 20 marca. Czy jest bezpieczny, sprawdzą m.in. specjaliści Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po blamarzu z liczeniem głosów w wyborach samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że w czasie wyborów prezydenckich głosy będą liczone ręcznie, jeśli system informatyczny nie powstanie. Także widzicie Państwo, kto chce wojny. Putin chce wojny. Pociągi na jednym torze znalazły się na stacji w Łowiku. Rano ekspres z Warszawy do Szczecina jechał tym samym torem, na którym stał skład kolei mazowieckich. Na szczęście maszynista w porę wyhamował. Najprawdopodobniej zawiedli pracownicy na stacji. Wiadomo, że byli trzeźwi. Pogoda. Po południe i wieczór pochmurne. Miejscami mogą się pojawić słabe opady deszczu, ze śniegiem lub śniegu. Na termometrach od 1 do 3 stopni na wschodzie, również w Krakowie 3 stopnie, w Katowicach 4, w Warszawie i Bydgoszczy 5, w Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście 6, w Szczecinie 7 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Maciej Zakrocki, dzień dobry, zapraszam na popołudnie radio.